Cześć, tu Kamil Drygas. Dzięki za nominację do programu Zapytaj Portowca. Przejrzałem praktycznie wszystkie Wasze pytania i postaram się odpowiedzieć na te, według mnie, najciekawsze. No to jedziemy. Piotrek Keller, czy lubisz Pokémony? W dzieciństwie owszem, lubiłem Pokémony, ale do teraz moją ulubioną bajką jest Dragon Ball, którego oglądam teraz co tydzień. Kuba Humbo, słyszałem, że czasami chodzisz na żużel. Czy jeździłeś kiedyś na motocyklu? Chciałbyś spróbować jazdy na torze? No, żużel zacząłem chodzić, odkąd poznałem moją narzeczoną, bo ona jest z Podgorzowa Wielkopolskiego i uwielbia, i cała rodzina uwielbiają żużel. Kibicuję Stali Gorzów. Owszem, kiedyś jako młody chłopak miałem motorynkę i później miałem skuterka, ale nie chciałbym chyba spróbować jazdy na torze, jest to moim zdaniem zbyt niebezpieczny sport. Adam Głowa. Czy miałeś kiedyś jakąś ksywę, może w czasach szkolnych, taką nie od nazwiska? Owszem, miałem, była to ksywa Merol, ale nie pamiętam szczerze, skąd ona się wzięła. Karolina. Jaki jest twój ulubiony film albo gatunek filmowy? To mam dwa filmy, które uwielbiam oglądać. Jest to Prawo Zemsty i Słaby Punkt. Patryk Pęciak. Czego słuchasz przed meczami? Od dawna jestem fanem disco polo, no muszę się do tego przyznać i z reguły tego słucham. Mateusz Kevin Pietkiewicz. Co wolisz grać? Piłkę ręczną czy siatkówkę? No to szczerze oba te sporty bardzo lubię. Nie lubię tylko koszykówki, mimo tego, że jestem wysoki. Michał Mojski, czy twój numer 14 ma dla ciebie jakieś znaczenie? Czy ma znaczenie? Po prostu myślę, że przyzwyczaiłem się do niego, bo ostatnie kilka lat w Zawiszy grałem z 14. Tutaj, kiedy przychodziłem, była ona wolna, także nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale lubię ten numer. Radek Masalski. W jakiej lidze byś chciał najbardziej zagrać oprócz Ekstraklasy? No to jest wiadomo, Liga Angielska. Moim ulubionym klubem jest Liverpool, także chciałbym kiedyś tam zagrać. Dawid Mehrabian. Kto był twoim ulubionym piłkarzem z dzieciństwa? No to z Liverpoolu Steven Gerrard, który niedawno niestety skończył karierę. Radek Cyburt. Biografia, książka, która wywarła na tobie największe wrażenie? No to jest to Harry Potter, którego, na którą część czekałem przez ostatnie kilka lat, wyszła. No i niestety przeczytałem ją w pół dnia. Bardzo tego żałuję. Mariusz Makowski. Jakie jest twoje największe marzenie? Jedne związane z piłką nożną, a drugie niezwiązane. No to tak, z piłką nożną wiadomo, że chciałbym kiedyś zagrać z orzełkiem na piersi w pierwszej reprezentacji. A niezwiązane z piłką? Chciałbym zjeździć trochę świata, bo chciałbym podróżować. Jak skończę grać w piłkę, będę miał więcej na to czasu, to chciałbym zjeździć trochę świata. Kto lub co jest twoim największym motywatorem? Mariusz Makowski znowu. Kto? No to na pewno moja narzeczona i mój tata, którzy bardzo mnie wspierają, motywują, podnoszą na duchu, kiedy na przykład mi coś nie wychodzi. A co jest moim największym motywatorem? Chęć bycia jak najlepszym. No, dążę do tego, żeby w każdym meczu, na każdym treningu dawać z siebie 100% i staram się bardzo, jak mogę, ale no wiadomo, że nie zawsze to wychodzi. Adam Kamyk-Kamiński. Co zainteresowało cię w ofercie od Pogoni, gdy przechodziłeś z Zawiszy? Pogoń na pewno starała się, rozmawiałem z Pogonią już kilka razy w ciągu roku. Byli bardzo konkretni i przedstawili mi plan, jaki mają na przyszłość i tak dalej. Wtedy jeszcze z trenerem Michniewiczem często rozmawiałem przez telefon. No i po prostu byłem zdecydowany. Mateusz Pawłowski. Czemu strzelasz tylko z główki? Sam sobie niekiedy zadaję to pytanie, bo większość moich bramek pada z główki. No nie wiem, po prostu tak już mam. Myślę, że to jest jedna z moich mocniejszych stron. Ale wiadomo, że chciałbym strzelać nie tylko z główki, także z lewej, z prawej nogi. Ale z drugiej strony, jak to mówią, że nieważne jak się strzeli tą bramkę, ważne, żeby padła bramka. Także czy będę strzelał z główki, z barku, z kolana, z stopy, to jest mniejsze, małe znaczenie ma to dla mnie. Marcin Keller, jak się czujesz w Pogoni i z kim w szatni masz najlepszy kontakt? Szczerze, atmosfera w szatni jest naprawdę super i od początku złapałem kontakt, można powiedzieć, z każdym. Ale takim
pomocnym dla mnie duchem był na pewno Dawid Kort, Mateusz Matras, którego znałem wcześniej, Kuba Słowik oraz Rafał Muraski, którego z Lecha pamiętam dobrze. No dobra, myślę, że to chyba wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz dziękuję za wybranie mnie do tego programu. No i widzimy się na wiosnę na Stadionie Pogoni. Cześć!